Radio Kraków. Dzień dobry, gościem Radia Kraków jest dzisiaj Filip Kaczyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie doktorze, witam serdecznie państwa. Panie pośle, lipcowy szczyt NATO w Wilnie ma być przełomem dla architektury bezpieczeństwa całej Europy. O tym mówi między innymi prezydent Andrzej Duda. Wszyscy sobie wiele obiecujemy przed tym spotkaniem w stolicy Litwy. Jakie decyzje sprawią, że będziemy mogli poczuć się odrobinę bezpieczniejsi w tej Europie Środkowo-Wschodniej? No to wszystko zależy od, oczywiście od konkluzji tej rozmowy, panie redaktorze. Wydaje mi się, że to, czyli temat generalnie dzisiaj bezpieczeństwa szeroko pojętego, to jest temat, który nam przyświeca w całej Europie i to myślę, że już nikt nie ma z tym żadnych wątpliwości co do tego faktu. Poczekajmy, bardzo się cieszę oczywiście, że pan prezydent Andrzej Duda jak zwykle aktywnie dba o bezpieczeństwo szeroko pojęte oczywiście naszego kraju przede wszystkim. A co zmienia obecność Wagnerowców na Białorusi, broń jądrowa również za naszą granicą? W kontekście architektury bezpieczeństwa, również biorąc pod uwagę nasz kraj, całą Europę Środkowo-Wschodnią? No wie pan, no jeśli chodzi o sytuację dzisiaj w Rosji, wydaje się, że ona jest poniekąd zażegnana. Mam przynajmniej taką nadzieję, ale co jest ważne, i pan prezydent, i pan premier trzymali od samego początku rękę na pulsie, jeśli chodzi właśnie o to, co się dzieje aktualnie w Rosji. No, grupa Wagnera jest, można powiedzieć, nieprzewidywalna i trzeba cały czas monitorować tą sytuację. Na pewno w całym kontekście całej sprawy, czyli w kontekście ukraińskim, to, że są tam jakieś wewnętrzne niepokoje, jeśli chodzi o rządy Władimira Putina, to jest pewien handicap dla Ukrainy. No, ale wojna cały czas trwa i musimy o tym pamiętać. Ale widzimy, jakie to przynosi skutki. Zresztą wielu ekspertów wskazywało, że prezydent Federacji Rosyjskiej będzie chciał odbudowywać swój autorytet poprzez ataki z jeszcze większą furią na Ukrainie. I widzimy, to się dzieje, choć to się działo ostatniej nocy choćby w Kramatorsku. Tak, oczywiście jest takie ryzyko, że tak to się pewnie stanie. Putin jest niejako rozcieczony, podejrzewam, całą sytuacją właśnie, jeśli chodzi o grupę Wagnera. No i oczywiście też sam los przywódcy, jak znamy historię i Władimira Putina jako tego człowieka poniekąd nieprzewidywalnego, ale jeśli chodzi o zemstę na swoich wrogów, no ona zazwyczaj właśnie kończyła się źle dla osób, które próbowały jakąkolwiek rebelię w Rosji podnosić, więc Priżogin pewnie również może się liczyć z takim losem. To jeszcze przypomnę tutaj słowa Światłany Cichanouskiej, która zwraca uwagę, że Wagnerowcy na Białorusi to także większe niebezpieczeństwo dla naszego kraju. A skoro mówimy o bezpieczeństwie już w tym wymiarze, powiedzmy sobie, lokalnym, przenosząc się do Trzebini, czyli do pana okręgu wyborczego, burmistrz tego miasta wskazał wczoraj miejsca, gdzie mogłyby zostać przeniesione i cmentarz, i ogródki działkowe. W jakim trybie powinna nastąpić ta zamiana? No bo grunty należą do nadleśnictwa. Wobec tej niepewności, w której żyją mieszkańcy Trzebini od miesięcy tak naprawdę. No, panie doktorze, może zacznijmy od tego, że ta sytuacja jest poniekąd wynikiem pewnych zaniedbań z lat bardzo, ale to bardzo ubiegłych, za rządów AWS-u, a potem szczególnie lewicy. No i niestety, no, borykamy się z nią dzisiaj, jeśli chodzi o wszelkie decyzje związane z ochroną mieszkańców. Ja tylko przypomnę, że tutaj działa sztab kryzysowy pod przewodnictwem pana wojewody Łukasza Kmitu. Została powołana spółka również, która zajmuje się tą sytuacją, tymi problemami. Jestem przekonany, że jeśli chodzi o pomoc ze strony Skarbu Państwa, no bo tak jak pan redaktor też wspomniał, te grunty są oczywiście również własnością Skarbu Państwa, więc to jest pewnie kwestia porozumień. Jestem
przekonany, że właśnie do takich porozumień tutaj dojdzie, bo obywatele mogą być pewni, że jeśli chodzi o opiekę państwa, w tym wypadku również to zadziała. To oczywiście też pytanie w kontekście państwa jako przedstawicieli, parlamentarnych przedstawicieli tego okręgu. Co jeszcze więcej parlamentarzyści z okręgu zachodniej Małopolski mogą zrobić dla mieszkańców Trzebini? Bo widzimy, że w tym tygodniu miały ruszyć i badania georadarem, cmentarza miał ruszyć w poniedziałek, nie udało się, we wtorek nie z powodu pogody, no a mieszkańcy żyją w strachu i niepewności, jak już mówiliśmy od miesięcy. Tak, panie doktorze, no na pogodę rzeczywiście tutaj wpływu nie ma, ale z tego, co czytałem, jeśli chodzi o te informacje, przynajmniej medialne, tego typu badania, właśnie te badania georadarem wspomniane przez pana redaktora, mają się odbyć w tym tygodniu. No i zobaczymy tak naprawdę, jak wygląda dzisiaj sytuacja, czy ona się pogłębia. Jeśli, to tak jak powiedziałem wcześniej, chciałbym uspokoić mieszkańców, sztab kryzysowy działa i wszystkie inne organy polskiego państwa są również przygotowane na to, aby tutaj świadczyć wszelką pomoc dla mieszkańców, tą taką doraźną, ale oczywiście też taką, aby ewentualnie zabezpieczać grunty pod nowe lokalizacje. Choć się walczymy z nieprzewidywalnym żywiołem, ponad 480 miejsc zagrożonych zapadliskami zostało wskazanych na terenie Trzebini. Panie pośle, tymczasem trzymając się spraw związanych z Małopolską, z okręgiem Małopolski Zachodniej, również Oświęcim ma już za sobą zawody pływackie w ramach Igrzysk Europejskich. Co po tych zawodach, co po Igrzyskach zostanie w Oświęcimiu? Przede wszystkim ogólnie po tych zawodach zostanie, panie doktorze, infrastruktura choćby, no i te obiekty, które zostały wyremontowane, to bez wątpienia jest to, co, z czym będziemy się cieszyć przez najbliższe lata, ale też kwestie oczywiście promocyjne, kwestie wizerunkowe, to jest bardzo, ale to bardzo duża impreza, jeśli chodzi o przynajmniej Myślenice, które są też odrobinę bliżej to też tutaj pana okręg, tak. Mnie. Tak, tak, zdecydowanie tak. Ja te zawody śledzę, przypomnę, że tam odbywają się konkurencje Muay Thai i kickboxing. Wczoraj akurat miałem okazję rozmawiać z panem burmistrzem Jarosławem Szlachetką, który zaprasza do Myślenic na te zmagania. No i może się pochwalić dość dobrą frekwencją. Około 500 ludzi brało udział w tych zawodach. Oczywiście mam na myśli publiczność. Warto się było starać o te zawody, to z jednej strony, z drugiej strony, czy Małopolska sprawiła, że prestiż Igrzysk Europejskich wzrósł, tak, że ci kolejni organizatorzy no, będą między sobą rywalizować, żeby to właśnie oni organizowali za kilka lat czwarte już Igrzyska Europejskie? Jestem przekonany, że podnieśliśmy poprzeczkę w kwestiach organizacyjnych choćby, no ale też właśnie w tych wspomnianych wcześniej przeze mnie kwestiach przygotowań pod kątem infrastruktury czy obiektów. Sama też ceremonia otwarta, w której miałem zaszczyt uczestniczyć, no też była na bardzo dużym poziomie. W niedzielę będziemy tą olimpiadę, te igrzyska, przepraszam, będziemy je zamykać i też oprawa ma być no, bardzo, bardzo ambitna, bardzo ciekawa. Choć jak pamiętamy, ceremonia otwarcia odbyła się no już tak wśród takich kontekstów politycznych, a skoro o polityce, to już na koniec pytanie o listę Prawa i Sprawiedliwości w Małopolsce Zachodniej. To już pewne, że otworzy tę listę rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Kto będzie kolejny? Pewne, panie doktorze, nie jest jeszcze dzisiaj nic. Ja tak uspokoję, bo do wyborów jeszcze zostało kilka miesięcy. Oczywiście te decyzje podejmuje ścisłe kierownictwo naszej partii. Pan poseł Bochenek rzeczywiście okazał się w ostatnich wyborach dobrym liderem. Jeśli tutaj będzie taka wola i samego pana posła i kierownictwa partii, jestem przekonany, że będzie dobrym kandydatem na lidera. Przypomnę, jest również rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości
Sprawiedliwości w tym momencie. Jest to postać bardzo znana, wizerunkowo wcześniej też pełnił funkcję rzecznika rządu, za czasów rządu pani premier Beaty Szydło, więc najbardziej, jak najbardziej nadaje się na tego lidera. Jeśli chodzi o pozostałe miejsca na liście, panie doktorze, tylko wspomnę moją historię. W ostatnich wyborach startowałem z 12 miejsca na liście Prawa i Sprawiedliwości. Tak naprawdę dzisiaj w moim kontekście, też to mówię jako politolog, analizując też te wybory za każdym razem, miejsca już nie mają tak naprawdę większego znaczenia. Liczy się to, aby być z mieszkańcami na co dzień, aby mieszkańcy to czuli, że poseł jest ich ambasadorem na wiejskiej Warszawie. I ja osobiście staram się właśnie tak postępować od 4 lat. A to w tym roku, w tych zbliżających się wyborach, które pan miejsce dostanie, mówi pan o tym 12, a konkurencja rośnie. Wspomniany przez pana wojewoda Kmita również ma trafić na tę listę. Tak naprawdę, panie doktorze, nie chciałbym tutaj wchodzić w jakiekolwiek plotki czy przewidywania tego typu. Ja o swoim miejscu nie myślę specjalnie, czekam z pokorą na decyzję partii. A tak jak mówiłem wcześniej, ja startowałem z ostatniego miejsca, zdarzało się ostatnio z 12 do Sejmiku Wojewódzkiego, z kolei startowałem z 1 miejsca. Także zobaczymy, czas pokaże. W Radiu Kraków Filip Kaczyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam państwa. Radio Kraków.